Mamy różne pomoc. Ta pomoc jest różna, jeżeli chodzi o tą pomoc wynikającą z tarcz tych covidowych, antykryzysowych. Jeśli chodzi o świadczenia postojowe, to tutaj nie rozpoznajemy przychodu. Jeśli chodzi o dotacje przekazane na podstawie tarcz antykryzysowych bądź mikropożyczki, te do kwoty 5000 zł, jeśli te pożyczki są umarzane, to jest neutralne podatkowo. Tutaj nie trzeba rozpoznawać przychodu. Świadczenia postojowe mówiłam, ewentualnie takie świadczenia solidarnościowe, czyli dla osób, które utraciły w wyniku pandemii pracę, również to jest zwolnione nie wykazujemy tego w przychodzie, natomiast są taka pomoc jest, która tutaj budzi pewne kontrowersje. Nie do końca jest jeszcze ustalone, jeśli chodzi o te subwencje przyznawane z PFR-u. Część przedsiębiorców otrzymała takie subwencje. One mogą zostać umorzone nawet do 75% przyznanej subwencji i to umorzenie niewątpliwie stanowi jakieś przysporzenie majątkowe. I tutaj cały czas jeszcze trwają jakieś prace, porozumienie między PFR-em a ministerstwem, czy takie umorzenie będzie stanowiło przychód dla przedsiębiorców, czy nie. Także tutaj definitywnie nie mogę się wypowiedzieć, bo to jest jeszcze w trakcie ustalenia. Przy czym trzeba zaznaczyć, że ewentualna spłata tych subwencji będzie dokonywana nieco później, także tutaj troszkę jest jeszcze czasu. Jeśli chodzi natomiast o dotacje do wynagrodzeń pracowników, to ostatnio ukazała się również niekorzystna dla przedsiębiorców interpretacja, z której wynika, że takie dotacje podlegają opodatkowaniu, że stanowią one przychód.